Ciekawe zapytanie. Ile możesz przeciągać i zwlekać bez konsekwencji ze zrobieniem badań za jazdę po alkoholu? Myślę tutaj o badaniach lekarskich i psychologicznych ze skierowania starosty. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu i zacznę od zapytania wyjątkowo zapracowanego internauty. Witam, obejrzałem kilka pańskich filmów dotyczących badań po zabranym prawie jazdy. Aktualnie czekam na skierowanie na takie badania. Półroczny zakaz skończy mi się w listopadzie 2013 roku. W związku z tym chciałbym się zapytać, ile jest czasu na wykonanie badań po otrzymaniu skierowania ze starostwa? Co się może stać, gdy tych badań nie wykonam w przewidzianym terminie? Często mi nie ma po 3-4 tygodnie na miejscu poligony. Wnioskuję z tego, że tutaj internauta jest jakimś żołnierzem zawodowym czy kontraktowym. No i z góry dziękuję mi za odpowiedź. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule 101 i 102 ustawy o kierujących pojazdami. Zacznę od artykułu 101, w którym przeczytasz. Osoba skierowana na badania, o którym mowa w artykule 99 ust. 1 punkt 2 lub 3, jest obowiązana do poddania się badaniu w terminie miesiąca, powtarzam, w terminie miesiąca od doręczenia decyzji o skierowaniu i przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji o skierowaniu. Jakoś tak to z urzędowego na polski, czyli masz miesiąc na przebadanie się od momentu doręczenia decyzji. Jeżeli zrobiłeś to na przykład po miesiącu, to masz jeszcze 2 miesiące na dostarczenie orzeczeń do Wydziału Komunikacji, ale w praktyce to jest kwartał od momentu doręczenia decyzji, czyli 3 miesiące od momentu doręczenia decyzji musisz jakoś sprawę zamknąć. No, ciekawy jest też artykuł 102. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia, czyli w ciągu tych 3 miesięcy. Oczywiście orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o którym mowa w artykule 79 ust. 2. I oczywiście drugiego orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w artykule 84 ust. 1. I zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Znowu na polski ustanie przyczyny oznacza zrobienie i dostarczenie pozytywnego wyniku badań. Czyli musisz się spodziewać scenariusza, 3 miesiące nie zrobiłeś nic, no i dostajesz od starosty decyzję administracyjną, że ci prawo jazdy zabierają. Co ci grozi, jak nie zrobisz badań, no i nie przekażesz orzeczeń staroście w terminie, czyli tego nieszczęsnego kwartału, no lub nawet troszeczkę dłużej. Zapamiętaj raz na zawsze, jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął ci co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, a sprawdzenie kwalifikacji jest to taka urzędowa nazwa odbycia kolejnego egzaminu państwowego na prawko. I radziłbym ci poważnie podejść do sprawy, ponieważ znam już kilka przypadków, że przeciąganie tych badań, kiedy zakaz był tylko na pół roku, no i dostarczenie orzeczeń powiedzmy po roku spowodowało konieczność powtórnego egzaminu na prawko. I nie pomogły wtedy żadne tłumaczenia, poligony, chora babcia itd., itd., bo jak minął rok, to z mocy ustawy musisz zdawać egzamin na prawo jazdy jeszcze raz. Z mocy ustawy zdajesz egzamin na prawko jeszcze raz. I wbrew pozorom nie jest to taka sprawa prosta, bo zarówno egzaminy teoretyczne, jak praktyczne, oczywiście mówię o państwowych egzaminach teoretycznych i praktycznych w WORD-ach, wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, mają bardzo niską zdawalność. I to, że jeździłeś 30 lat, 20, 15, zrobiłeś milion kilometrów, nie oznacza automatycznie, że znasz idealnie przepisy i jeździsz zgodnie z kodeksem drogowym. Naprawdę jazda na egzaminach na prawo jazdy, a wiem coś o tym, bo w tej chwili zdaję na motocykl po raz trzeci, to nie jest taka jazda, jak sobie jeździsz normalnie po mieście czy gdzieś tam po drogach. Czyli
Nie szukaj wymówek, nie chowaj tej przysłowiowej głowy w piasek. Po prostu pójdź do WOMP, oczywiście jeżeli dostałeś takie skierowanie, umów się na jakiś najbliższy termin, pójdź do jakiejś pracowni psychologii transportu, no i też umów termin, WOMP-y z reguły mają terminy dłuższe, pracownie psychologii transportu, no niestety, znaczy wstety, niestety przyjmują raczej od ręki, są to firmy z reguły prywatne i wykonaj ten obowiązek. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobne problemy z terminowym wykonaniem badań, koniecznie skomentuj ten filmik tutaj poniżej, pod tym wideo są komentarze. Jeżeli ten filmik cokolwiek Ci pomógł, daj lajka, daj kciuka, no możesz też wkleić, a nawet wklej ten link na swój ulubiony portal społecznościowy, na swoje ulubione forum. No, portal może być Facebook, Nasza Klasa, forum, jakiekolwiek inne. Oczywiście, jak zwykle, najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu badanialekarskiekierowców.pl i tam zamieść historię z Twoich problemów z przejściem, a szczególnie z terminem przejścia badań lekarskich i psychologicznych. Czy były potem jakieś konsekwencje, czy mimo wszystko, jak przekroczyłeś ten rok, dało się coś odkręcić i nie zdawać powtórnego egzaminu na prawko? Cześć, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia wkrótce w następnym wideo w tym temacie.